Siemanko kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy troszkę inaczej. Słuchajcie, dzwoneczek, lajczek, serduszko, kwiatuszek. Zostawcie proszę coś po sobie, wpadnijcie na mojego Insta, do mojego sklepiku, bo naprawdę robię wyprzedaż totalną, już taniej się nie da, naprawdę zachęcam. I co, dzisiaj już 7 odcinek naszej ulubionej serii, czyli Żony Podlasia. Więcej nie gadam, zaczynamy, lecimy z tym. Gdzie tą pierzynkę? Wszystko na tamte łóżko. Tych poduszek to chyba wam za mało nie było. Co? Jaśka, to dobrze, że te goście przyjeżdżają tak rzadko do ciebie, bo byś... Ja tam lubię gości. Lubisz gości? Tak, wolę ścielić niż sama być. No i to jest prawda. Przyjechała moja siostra Marysia i siostra Krysia. Z siostrami tak się widuje 2-3 razy do roku. No i tak dla towarzystwa jeszcze przyjechały. Już teraz na ogródku nie mają co robić i przyjechały. Dla mnie, żebym ja nie była sama, trochę posiedzą. Nie dość, że zaczynamy odcinek razem z Jasią, to jeszcze z jej siostrami. Naprawdę nie mogę się doczekać, jakie będą miały razem przygody. Zobaczymy, czy są do siebie podobne z wyglądu, może troszkę z charakteru. Chociaż nie wiem, czy ktoś przebije naszą Jasię. Jak ci się dzisiaj spało, Jasi? Bardzo dobrze. A mi super. Jak zawsze. Super. Ty się głośno chrapie. Jak ona śpi w pokoju, to w tym pokoju już ja nie chcę spać, jak ona śpi. Ja cierpię na bezsenność, a jak wróciłam na łono rodzinców, to spałam jak zabita. Jasia, kiełbaskę już mam. To wrzucaj. Myślę, że już można powiedzieć, że będzie dużo historii z życia, dużo malutkich przytyczków, no ale no jak ktoś chrapie, no to chrapie. Nie da się ukryć, a tym bardziej nie da się nie usłyszeć. Ja pamiętam, jak byłam malutka, tu stało takie szerokie łóżko i spaliśmy. Ryśka spała, Jaśka, a ja na mniejsza w nogach. No i było tak zimno w tym pokoju, bo nie było centralnego ogrzewania, także grzaliśmy pierzynę, a były pierzyny. Pierzyny się wdało, no, żeby wleźć do łóżka. I potem ta gorąca pierzyna na łóżko i my wszyscy. A pamiętacie, jak nasza mama robiła babę? O, jakie to było dobre jedzonko. Już teraz nikt takich rzeczy nie robi. Ja robię. Ale szykujemy tu jak na pół wojska. Przecież objętościowo ja i ona to już ile trzeba. Tak. No, nie mówię o tobie. Przyznam wam się, że wspominanie dawnych czasów to jedna z moich ulubionych rzeczy. No, oczywiście nie jestem jeszcze osobą wiekową, ale ja mam tak ogromny sentyment, że jak słucham opowieści już sióstr, to już sobie wyobrażam, jak to było, co tam. Przypomina mi się, jak moja babcia z dziadziem opowiadali historię, kiedy byli młodzi. No naprawdę myślę, że jest to coś fascynującego. To jest dom rodzinny. No każdy z nas gdzieś z tego domu rodzinnego gdzieś poszedł w świat. Jedna siostra przyjechała spod Torunia, a jedna przyjechała z Bytomia. I wbijaj te jajka i gdzie. Ale pierwszy raz będę jadła takie jajka zielone. Zielone? Tak, pierwszy raz. Bez cholesterolu. A słuchaj, ty masz taką kurę? Jedną kurę mam. Ale fajne. Kiedyś widziałaś takie zielone jajka? Ale ona wcale nie ma zielonych nóżek. Ona ma żółte nóżki. Nie wiem, jak to Jasia robi, ale w każdym odcinku ona ma naprawdę jakiś taki rarytas. Tutaj jakieś jajka zielone bez cholesterolu, tutaj maść na wszelakie bóle, była jeszcze woda święcona, która leczy. Naprawdę wydaje mi się, że z Jasią, no bo nikt nie zginie. Jasia, a tabletki na śniadanie wzięłaś? Nie, to nie, bierz. Czy by dobrało? No. Muszę wziąć. A ile tych moich tabletek chce? Trochę ci się uzbierało. Trochę oszukuję doktora. Ja jeszcze jestem w takiej dobrej sytuacji, że nie biorę ani jednej. Ja nie przełknę żadnej, najmniejszej. No i jak połykasz? Ja nie połykam, ja nie mam tabletek. Aha, no to... Myślę, że w pewnym momencie każdy dochodzi do tego wieku, kiedy formą najwyższej troski o drugą osobę jest pytanie... Czy wziąłeś leki, albo czy byłeś u lekarza? No i tutaj widzimy tego kolejny przykład. Chodź, Bessie. Oj. No, chodź. Hoduję konie, także źrebięta co roku są potrzebne, ponieważ no generalnie ja z tego żyję, z tego się utrzymuję. Ty już wiesz, że weterynarz jedzie, co? Dzisiaj przyjeżdża weterynarz, żeby sprawdzić klacze na źrebność. No ja chyba po ciebie muszę przyjść jeszcze. W tym roku pokryłam klaczy... 5, z tym, że jedną sprzedałam. Bessie, chodź, come on!
Jedna klacz się okazała nie być źrebna, bo weszła niedawno w ruję. No i trzy klacze mam do potwierdzenia. Witamy już Aldonę ze swoimi końmi, jak zawsze. Powiem wam, że kolejna rzecz do nauki. No nie zdawałam sobie sprawy, że nawet zapłodnienia to wszystko musi być tak strategicznie przemyślane, przebadane, sprawdzone. No ale oby jak najwięcej tych pięknych źrebiątek z tego było. Dzień dobry, witam. Dawno żeśmy się nie widzieli. No, trochę zrok już. Może tak być. Jakie mają piękne warzywa. Trzy dziewczyny dzisiaj do badania, myślałam, że będą cztery, ale jedna wruje coś. Puchate, widzę, weszła. Zima idzie. Tak jest. No co, ja się rozpakowuję i zaczynamy. Dobra, super. Zwierzęta również mają duszę, tylko że dusza zwierząt jest duszą zbiorową. Jest zbiorowa świadomość zwierząt. Fakt, że jakieś zwierzę jest wyróżnione w szczególny sposób, ma swoje imię, jest kochane osobno, no to pozwala mu jego duszy się rozwinąć. Diamond, dobra kobyłka jesteś. Dusza, która się rozwija, ewoluuje, przechodzi do następnego etapu, że tak powiem. Czyli może się zinkarnować gdzieś tam wyżej, powyżej zwierzęcia. Być może człowieka, nie wiem. Bardzo ciekawa teoria. W ogóle myślę, że Aldona ma mnóstwo przemyśleń, historii i takich swoich wniosków na temat życia. Jak najbardziej zgodzę się z tym, że zwierzęta mają duszę. Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, że zwierzę jakieś pokochane, zaopiekowane faktycznie może przejść w jakąś reinkarnację w kolejnym życiu, ale myślę, że to już jest bardzo indywidualna sprawa i no w głównej mierze zależy dosłownie od tego, w co wierzymy. Ja mam swój światopogląd. Pewne sprawy się kłócą z etykietką bycia osobą prawosławną, ale to jest tylko etykietka. Musimy najpierw oczyścić prostycę. Spróbujmy ją troszkę przestawić. No dobrze, to ułatwisz zadanie. Ułatwi zadanie. O, widzisz. Także możemy przystąpić do działania. No to zaczynamy proces badania zwierząt, czyli jak to bywa na tych wszystkich filmach w telewizji. Rękawica i lecimy. No i trzymamy kciuki. No zobaczymy, Diamond. No, niestety muszę zmartwić, klacz jest niechlebna. Ale wygląda na to, że wszystko w porządku. Także no niestety ten rok chyba będzie bez źrebaka. Trudno, tak to już jest w hodowli. Żeby następną. Ona była chyba w lipcu kryta. USG prawdę ci powie. Tutaj niestety nam klaczka nie pomogła. Musimy sam troszkę ją wyczyścić. Nic przyjemnego, owszem, ale musisz wytrzymać. No i zaczynamy. Tym razem mamy tutaj przychówek. No super, bardzo się cieszę. Jejku, czyli już ten koń jest w ciąży. Myślałam, że to dopiero będą jakieś wstępne badania, no ale tak jak mówię, kompletny laik, nie znam się. Więc fajnie, myślę, że to bardzo miła wiadomość. Jeśli chodzi o źrebaka, no to wiadomo, preferuję, żeby była klaczka, bo może zostać później do hodowli, może zostać sprzedana też za wiadomo lepszą sumę. I babcie Bessie, teraz ona pewnie będzie nam trochę problemy robiła. Wiem, że nie lubisz, ale musimy to zrobić. A tutaj już mogę powiedzieć, czy mamy przychówek? Mamy, no super. Zaraz to potwierdzimy USG. Źrebak jest taki duży, że możemy widzieć tylko jego kawałek. Wynik dzisiejszego badania no, oceniam pozytywnie. Dowiedziałam się, że dwie z trzech klaczy są źrebne. Szczególnie klacz, na której mi bardzo zależało, ponieważ ona ma już 17 lat, a źrebaki rodzi co drugi rok. To jest moja najcenniejsza klacz i bardzo, bardzo się cieszę, że jest źrebna. No, mam nadzieję, że będzie klaczka. Będą dwa malutkie źrebaczki. Zobaczmy teraz razem, no żebyśmy się coś nauczyli, prawda? Ile trwa ciąża u koni? No bo ja nie wiem, kochana. U słoni wiem, bo jest bardzo długa, ale u konia, spójrzmy tak z ciekawości, 11-12 miesięcy. No to jeszcze troszkę czasu nam zostało, także trzymamy kciuki za panie, no i za szczęśliwe rozwiązanie. Wiem, że masz wymagania jako ciężarna, aż bez przesady, łakomczuchu ty. Idę do kóz teraz, musisz się kozami zająć, no. Babusia, ty posiedzisz w domku, a my pójdziemy z Mikołajem po ozdoby, dobrze? Moi mili, no i mamy nową uczestniczkę, jest Nina ze swoim pewnie partnerem Mikołajem, no i z przepięknym białym pieskiem, także spójrzmy razem na ich perypetie. Micio, ja za ciebie będę się trzymać. Tak, trzymaj się, bo już... Żeby nie zabić się, śliska jak cholera. A jest tu ktoś?
Jest! Sąsiedzi przyszli! Sąsiedzi przyszli! Dzień dobry! Sąsiad Janek, dobry człowiek. Tu hoduje krowy, to tu przyjeżdża, w Bielsku ma piękny dom. Wydaje mi się, że nasze pokolenie też już inaczej traktuje takie relacje sąsiedzkie. Natomiast do dzisiaj, tam gdzie jest mój dom rodzinny, mimo że to jest Rzeszów, to to są już takie obrzeża delikatne i powiem wam, że no tam cały czas jest identycznie, po prostu siedzisz w domu i nagle drzwi się otwierają, przychodzi sąsiad. Non stop ktoś kogoś odwiedza. Nie wiem jak jest teraz, wydaje mi się, że to się jednak zmienia i nie ma już aż takiej otwartości, ale dajcie znać jak jest u was. My się codziennie się widzimy, bo on tak jedzie, przyjeżdża, jedzie, przyjeżdża. O, Janek, my tam przyszli zobaczyć te ozdoby. Sprzedasz dobrze, mi? Sprzedam. Sprzedasz? A ile chcesz? Ile? No, jak dla ciebie, to za darmo oddam. O, ale... dziękuję, dziękuję. No. Nienka, za darmo oddam, bo ty mi jabłka dajesz po sąsiedzku. To co, pójdziesz po to flaszkę? No to, mi... no, to szybko, raz, dwa. No nie, w regale leży, stoi. Wymiana, mały handel tak zwany, po sąsiedzku, detaliczny. Tu flaszeczka, tam marcheweczka i tak to się po prostu kręci. Mikołaj poszedł, flaszkę przyniósł, ale trzeba będzie jakoś jemu się za to odwdzięczyć, za te ozdoby. A co ty wziąłeś? Naleśniki było. Dobra, mogą być, ale mogą być naleśniki. Zdrowie, Wania. Zdrowia. Zjedźcie, no, chłopcy, i pójdziemy te ozdoby. Ozdoby, no. Najgorzej jest blisko, jak to przewieźć? No, pomalu, pomalu. Na plecy tobie zgładuję. Poniesiesz, zwieziesz. Zawsze jem, zaraz ptaczkę ładuję. Tak, naładuję, bo moja to zajęta. Wleciał kieliszeczek na rozgrzanie, no i można iść już szukać tych ozdób, ale jestem ciekawa, co dokładnie one oznaczają, bo wydaje mi się, że będzie to coś dużego z racji ich rozmów. Także zobaczymy, o jakie ozdóbki chodzi. Chodź, Janek, pokażesz mi ten, jak o, ten. Proszę, o, proszę, wybieraj sobie. A w tej szopie to tam czego jest, tam antyków dużo. No i te ozdoby na okna. Te długie to na węgły. Na węgły, a te krótkie, na okiennice. A te na okiennice, tak? A ile lat już u ciebie długo one 25 były? Lat już, one malowane były od parę lat. Stan. Pieniądze rozejdą się i nie ma, a to będzie pamiątka. Będę wspominać ciebie dobrze, po sąsiedzku. Jejku, jakie piękne ozdoby do okiennic, no... Jestem pod wrażeniem, nie mogę sobie wyobrazić, jak to może wyglądać cudnie w takiej chatce. Jejku, jak nadać przytulności. No ja po prostu bardzo lubię takie rzeczy. Ja chcę ślubu brać, no już nie ma kiedy. A jak się weźmie ślub, to kto tam wie, czy to tak będzie dobrze, jak jest. Boże, dopomóż mi. Boże, zlituj się, możesz jeść. A, chodzili, tam już żyli 10 lat z sobą. Było no fajnie, tu się pobrali, raptownie się rozeszli. Także ja tego nie chcę. Myślę, że jako potencjalna już stara panna mogę tylko powiedzieć, że życzę sobie, no i tym, którzy poszukują czegoś takiego, właśnie takiej relacji, wydaje się naprawdę bardzo zdrowa, bardzo wspierająca i kochająca. No Nina mówi, że ślub jej do niczego niepotrzebny. Ja chyba też muszę przeanalizować swoje priorytety. Ciężka. A skądże się wzięła taką wielką bekę przedpotopową? Ano, ze wsi. Myślałam, że po rodzicach została. Nie. Dzisiaj rano z siostrami będziemy kisić kapustę. Włóż mi tu jeszcze jedną. Mamy już beczkę, mamy naprawdę dużo kapust i mamy trzy wesołe siostry. Moi drodzy, no mogę tylko powiedzieć, że uważam, iż to kiszenie zostanie nam w pamięci na bardzo długi czas. Na moją grubość to... Jak sobie pracowałeś całe życie, to tak masz. To zmieniamy, na ciotka. Bo ty myślisz, że ty jesteś... No ja tak myślę, że ja nie będę oddychać, a zawiążę się. Lubię te momenty, jak siostry przyjadą. Jesteśmy bardzo życi, rozumiemy się w pół zdania. Nie musi jedna drugiej mocno tłumaczyć, co ma robić. A tą kapustę to masz z pola? Taka ładna ci urosła?
A gdzie kapusta rośnie? U mnie to rośnie w hipermarkecie. A u mnie rośnie na targu. Jedną z rzeczy, którą bardzo lubię w Żonach Podlasia i w ogóle w tych relacjach, jakie są tu ukazywane, jest to, że w ogóle te osoby nie spędzają czasu jakby indywidualnie. Jeśli oni są razem, to oni już robią wszystko razem. Tak jak tu widzicie siostry, tak nawet sąsiedzi, wiecie, jakiś tam, ktoś tam znajomy, zawsze albo jest wspólne gotowanie, albo wspólne robienie miotły, albo jakieś wspólne historie, albo ktoś z kimś załatwia biznes. No w tym momencie na przykład nastolatkowie, no siedzieliby przy tym stole, każdy na swoim telefonie, i tam raz na jakiś czas ktoś by się do siebie odezwał, a tutaj po prostu ta miłość i ta relacja, no same nadają temu wszystkiemu rytm. W moim życiu rodzina jest ważna, jest do kogo zadzwonić, chcesz się poradzić, jakiś przepis, nie przepis, no to też się dzwoni do siostry. Jasia jest bardzo fajna, nieraz wieczorem zadzwonię, porozmawiamy o pierdołach, bo nas dzieli jednak prawie 500 kilometrów, a jak trzeba, to przyjeżdżam tutaj. Dwie garście soli? Masz. No może nie dwie garście, no może nie dwie, nie dwie. Nie dwie na taką ilość. Soli musi być sporo, bo jak... Głos, więcej nie dam ci. No nie, czasami możesz posłuchać młodszej siostry. A tam, ja jako starsza siostra powiem tak, młodsze oczywiście możemy wysłuchać, ale posłuchać to już, kochani, nie. To byłeś kawał cholery, ty mnie biłaś. Tak. Nie wypominaj teraz, a na stare lata. Natłukła mnie, natłukła tam w rowie. Bo ty byłaś wredna dla mnie. A ja wredna byłam, a potem jak ja siedziałam i ryczałam, to ty wzięłaś mnie na ręce i przyniosłaś. Tak, a ty się zaczęłaś śmiać i dopiero dostałaś w ciery. W naszej rodzinie było bardzo dużo dzieci i tata po najniższej linii oporu nadawał dzieciom imiona. Stasia się urodziła akurat na Stanisławy, ja się urodziłam w Marii, Krystyna w marcu się urodziła na Krystyny, no i tak po kolei leciał Antek, Danka, Franek. Janka, Kryś. Maryśka, Staśka. Ja jestem tu. Nadawanie imion dzieciom zgodnie z dniem, kiedy ktoś ma imieniny, jest to dość znaną tradycją, ale może w Polsce B, bo wiecie, tu Podlasie, ja jestem z Podkarpacia, ale sama w rodzinie mam naprawdę bardzo dużo takich przypadków, kiedy ktoś no, urodził się właśnie, nie wiem, w imieniny Emilii i został nazwany Emilią. Także jak dla mnie nic nowego. Żeby dobrze ubić kapustę, żeby nie miała powietrza. Od lat tak było praktykowane, trzeba nogami ją w leś ubić. Ta, co ma najbardziej krzywe nogi, nie gładzi. To na ciebie wypadnie. Wypraszam sobie. Ja mam kształtne. Dobra, to ja idę założyć. To idź się szykuj. No bo jak mam w leś, w tych butach? Ja ci dam torebki. No poczekaj, to muszę... W tych butach nie. To ja muszę się chyba jakąś kieckę ubrać, bo w spodniach będzie głupio, nie? Zapewne miałam jakieś 8, może 9 lat wtedy, no ale nie zapomnę, jak przybiegałam na to podwórko z tymi stópkami, tam już była ta kapusta w beczce, dziadek mnie wkładał, no i tańce, śmiechy, po prostu czysta radość z tego całego procesu. Skoro uważały, że jestem najszczuplejsza i najsprytniej wlazę do tej beczki, no to tam nie mogę wejść. Co, mam wkładać tą chustkę? Masz wkładać tą chustkę. No dobra, jak tak chcesz, ja koniecznie będę, to będę wkładać. Ryże włosy. Ryże włosy? Do tyłu może weź tak. Dawaj. Gdzie mi będziesz w kapciach różowych do kapusty? Siadaj, księżniczko kapuściana. O, mama mia, co mi przyszło na stare lata. Kultura musi być. Tak jest. Higiena. Dobra, kochane, ładujemy siostrę już do tej beczki, bo no na pewno będzie bardzo wesoło. Nawet zimna. Jakie fajne uczucie. Bzyk, 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 bzyk. A jakie bzyk, bzyk? W kapuście byś się chciała bzykać? Widzisz śpiewać, przeleć mnie, w kapuście przeleć mnie, w kapuście przeleć mnie. Jakie grube nogi wylazły. Co puszcza, słuchajcie, już robi brzum, 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 brzum. Jednak swoją wagę mam. Potwierdzam w 100%. Deptanie takiej kapusty to jest naprawdę zajebiste przeżycie. Jak kiedyś będziecie na jakimś festynie, będą zawody w ugniataniu kapusty, zróbcie to. To co, doktorze, może jeszcze zobaczymy tę kozę? Kozmurze, co miała nogę pękniętą? Możemy działać. Super, to ja po nią idę może. Dobrze. Mam kozę, której pękła noga. Kozy sobie wyszły nielegalnie poza teren gospodarstwa do kolegi na owies.
A jedna z kłusanenek akurat strzaskała sobie nogę tak w dżazgi dosyć, także ma gips i dzisiaj doktor będzie ten gips zdejmował i zobaczymy jak z nogą. Chodź artystko ty. No, koza? Koza. Jako osoba, która naprawdę kocha zwierzęta, bardzo fajnie mi się ogląda te momenty, kiedy właśnie widzimy te wszystkie zwierzaczki hodowlane, koty, psy, które tam są. No po prostu aż buzia sama się śmieje. Nie chodzę do lekarza, nie choruję, nie pcham w siebie żadnej chemii. Używam normalnych, naturalnych metod, że tak powiem, leczenia czegokolwiek. Hop, leżysz. Ja na nie usiądę może. Już. No już. No już, nie stresujemy się. Ostatnio chorowałam, bo to była 3-dniowa gorączka. No to był luty 2018 roku, czyli no prawie 5 lat temu. No ale to była gorączka, to było 40 stopni, 3 dni przeszło i tyle. Jak to się mówi, odpukać w niemalowane, ale ja już też naprawdę nie pamiętam, kiedy byłam tak chora, żebym dosłownie leżała w łóżku i no nie mogła z niego wyjść. Mnie jak już coś dorwie, powiem wam, to ta graza konkretnie, że muszę iść na stół albo coś w tym stylu, więc poza tym jakoś się trzymam. Nie chodzę w ogóle do apteki, witaminy kupuję czyste z internetu, ze sprawdzonych firm. Nie choruję, bo mam dobrą odporność organizmu. Staram się jeść jak najmniej przetworzone jedzenie, to jest podstawa, bo tak jak Hipokrates powiedział, pożywienie powinno być twoim lekarstwem. Kuska jest grzeczna, współpracuje fajnie. No niestety ja w tym roku miałam też przypadek koźlątka, kuski młodej, tylną nogę złamała. To było już tak nieciekawe, że niestety kuski nie ma. Nie przywiązuje się tak bardzo też do zwierząt. Jeśli coś się rodzi, to coś też musi umrzeć, to jest naturalna kolej rzeczy. Co nie umniejsza faktu, że swoje zwierzęta kocham i na pewno chcę dla nich jak najlepiej i dbam o nie jak mogę, żeby miały dobre życie. Kolejny przykład na to, że Aldona podchodzi do życia bardzo tak realistycznie. No nie zakłamuje rzeczywistości i jest świadoma tego, jak to działa. I wydaje mi się, że dzięki temu również tak dobrze jej się żyje i nie brakuje jej niczego. No bo tak jak już kiedyś mówiliśmy, bierze życie, jakie jest i je akceptuje w pełni. Tutaj mamy odprysk, o taki. No tak, bo ona to miała strzaskane strasznie. Nóżka się zrosła bardzo ładnie, linia jest zachowana, wszystko jest zachowane. Leczenie się udało. Leczenie się całkowicie udało. Najważniejsza sprawa. Zalecenia to po prostu mają być takie, że ma chodzić sobie i żyć no tak. Normalnie jak koza. Świetnie, bardzo dziękuję doktorze. Bardzo się cieszę. Gratuluję zdolności klaczy. Dzięki. Ty jesteś wolna. No, wolna i szczęśliwa. Moment otrzymania tak pozytywnych wieści, jeśli chodzi o zdrowie lub wyników badań od lekarza, myślę, że jest czymś naprawdę niezastąpionym. Mnie choroby żadne nie dotyczą, ponieważ ja mam odpowiedni sposób myślenia. Ja nikomu niczego złego nie życzę. Wybaczam wszystkim osobom, które mnie źle życzą, czy zrobiły mi coś złego. Zachowuję czystość umysłu, więc nie ma możliwości, żebym zachorowała. Dzięki serdeczne, idę zobaczyć jak tam moje kobyłki. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Chciałabym kiedyś wypracować taki poziom samoświadomości jak Aldona, ponieważ mimo, że jestem też świadoma tych rzeczy i zgadzam się w 100% z tym, co mówi, tak nadal jestem bardzo wrażliwa, aż za bardzo i empatyczna nieraz. Biorę wiele rzeczy do siebie. Dzień dobry, mamo. Przywiozłam wam dwa naleśniczki, bo wczoraj smażyłam o ciepły piec. Tak, napalili dzisiaj, gorący, jak nie wiem co. Mama moja już 94 lata skończyła, to i tak dzięki Bogu ona dobrze sobie radzi, bardzo dobrze. Ona tam nie da tam majtek czy coś tam poprać. Sama jeszcze upierze, sama posprząta, sama piece pali dwa. Dupę zagrzeć można. O, jak dobrze. O! Napalili mocno. Mocno. Widać, że Nina to też bardzo pozytywna osoba. Na pewno ten stan zakochania utrzymujący się w tym pomaga, a mama po prostu na nią patrzy i myśli sobie, no tak, to jest to moje dziecko. Jak ugotuję zupy, czy naleśniku usmażę, czy jakieś tam mięsko mam, czy bułkę upiekę, no to zawsze jej tam zaniosę. Ona chętnie zje to wszystko. Próbujcie jeszcze naleśnika, ale zimny. To nie bardzo ciepłe. Dobry. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas i nasze młode lata. Popłynął szybko w dal, za dzień, za rok. A, super piosenka. Tęsknota, smutek, żal.
mama mieszka ode mnie niedaleko, bo ja mieszkam na końcu wioski, a mama po środku wioski mieszka. Nasz kominek pali się, tak? Cieplutko będzie. 45 lat miałam, jak mąż mi zachorował, bo stwierdzili, że cukrzycę ma. Jak zmarł mój mąż, ja przez prawie 5 lat byłam sama. No i zaczął do mnie przychodzić Mikołaj. Jestem bardzo ciekawa historii z Mikołajem, ale mamy tutaj też kolejną panią, której tak naprawdę mąż czy tam partner odeszli przedwcześnie. Jasia też miała kogoś takiego. Myślę, że wtedy dużo się zmienia i znam również kobiety właśnie takie starsze, które nigdy już nie zdecydowały się na nowy związek, ale myślę, że to trzeba po prostu zaakceptować. Tu nie ma co rozumieć. Mikołaj mieszka ode mnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty dom jego. Ile zjesz, Mikołaj? Dwa. To nie zjem. Trzy zjesz? Dwa. A co, ty będziesz odchudzać się? Tak. Nie masz czego. Ja sama zawsze siedziałam, przyjdzie i siedzi, siedzi, siedzi. I siedzi dość długo, do 11, do 12, no godziny, a potem jedzie. Jezu, to ja gdzieś jeżdżę po świecie, zwiedzam, to tu, to tam. No i nie ma chłopa, nie ma niczego. A tutaj w jednej wiosce parę domów dalej i całe życie się kręci. Boże, nie wiem, może powinnam faktycznie powrócić do korzeni. Żyjemy już prawie 9 rok. Specjalnie nawet się nigdy nie pokłócili, nie. Bo jak ja nie mam humoru, to Mikołaj widzi, że ja nie mam humoru, on wtedy nie przyjdzie na przykład. Jak on nie ma humoru, to też wtedy może nie przychodzić. To dobre naleśniki? No. Smaczne, nie? Dzisiaj jakoś lepsze. Babusia, dać może troszkę i naleśniczkę tobie? No, zobacz, jak Mikołaj wcina. Damy, bo zabiorę. No. Aba. Ja jestem samotna i co ja zechcę, to ja zrobię. Nikt mnie nie zabroni. A tym bardziej, że moje dzieci popierały mnie. Że mama, samej samotnej żyć jest bardzo ciężko. Bardzo, jeśli się żyło już w związku. Pewnie to uczucie samotności wzrasta i bardziej się odczuwa z wiekiem. Jak jest się młodszym, no to jeszcze jest dużo do zrobienia, jeszcze jest dużo energii i tak dalej. Ale widać, że relacja i ciepło, jakie oni wytworzyli w tym domu razem z tym prześmiesznym, kochanym pieskiem, jest nie do podrobienia i jest to na pewno prawdziwe. Daśka to jest śmieszna kobitka, nie? Najśmieszniejsza z całej naszej rodziny. Najbardziej odważna. I też tak, prawda. Stasia jest najbardziej taka wycofana. Się najwięcej wstydzi. Ła, wow. Matko Boska, coś żeś tu przyniosła. Zobacz, jakie cudeńko. I ty to sama robiłaś? Ja sama robiłam. Naseru mater, czy jest jakaś rzecz, której Jasia nie potrafi zrobić? No myślę, że nie. Może ktoś mi podpowie, ale no to jest kobieta po prostu wielu talentów. Ja bym z nią zrobiła taką przywieszkę. Jezu, a naleweczka by była z boku. Jasia, daj znać tylko. Na Podlasiu ktoś robi takie pająki? Taka pani Krysia, taka moja koleżanka z klubu Emeryta. A, super, a może byśmy pojechali, zobaczyli, jak ona robi takie... Ona dopiero ma cudeńka. Pani Krysia jest moją koleżanką z klubu Emeryta. Jest zasłużona w dziedzinie robótek ręcznych. Ma piękne obrazy własnoręcznie robione, na ścianach wiszą, i piękne pająki. Moi drodzy, pająki podlaskie, chyba tak to jest nazwane, więc może znowu nauczymy się czegoś nowego. Faktycznie jest pająki ozdobne. Boziu! No przecudne, mogą to być abażury na lampy, po prostu takie podwieszane ozdoby, może być koszyk na kwiat. Naprawdę jestem pod wrażeniem tych tradycji. Pani Krysiu, a jakieś typowe takie na Podlasiu, jakie robią, czymś oni się wyróżniają? To robili to właśnie takie coś, o takie robili. O, to było to już dawno. Ten piękny. Ja byłam na wsi urodzona i tam w każdym domu czepiali właśnie te pająki. Skąd bułkę brali, Krysia? Z grochu, z fasoli robili. Takie rozmaite gałązki, kwiatuszki dookoła robili. Uwielbiam słuchać historii od starszych ludzi i tego, w jak kreatywny sposób radzili sobie po prostu w czasach, kiedy praktycznie nie było niczego.
Pokaże pani mi, jak się robi takie rzeczy. Wycina się kółko. Tak. Na 8 części się dzieli. Składa się. Tak? Tak. I o. Moja siostra Marysia tak się trochę zainteresowała tym pająkiem. Ona jest tak manualnie zdolna. Wieczorem powiedziałam: Marysia, może by tak nowa firanka do pokoju się przydała. 8 wieczór. Marysia poszukała materiału, przysłała mi 5 fotografii. Proszę, wybieraj, który chcesz materiał. I Marysia jechała i firankę przywiozła. Proszę, wisi na oknie, no, najnowocześniejsza firanka. Każda pani ma swoją pasję, ma jakieś swoje hobby i myślę, że to jest też to, co nadaje sens życiu. Także powiem tak, no to ja nadal szukam. O, dzień dobry, o, dzień dobry. Dzień dobry. Mama gości ma. A cześć. Dzień dobry, Jasia, cześć. No. Gości. No. Gości ma. Ma gości ma. A to siostra twoja, tak? A moja siostra. Aha, a dzień dobry, pani. A wiesz, ja bym ciebie jeszcze do siebie na wieczór zaprosiła. No czemu nie? No trochę byś nam pograł. Ja do grania. Jeszcze jedna siostra jest i fajnie. A u mnie granie na zawołanie. No i stół i coś takiego. No i jeszcze mamy. A no to już na pewno. Jasia zachęciła szczególnie tym ostatnim gestem. Także wiadomo, co się będzie działo. Dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, dobry, dzień dobry. Zobacz, kto do nas przyjechał. Cześć, słodku, cześć. Chodzi Damianku, pieska oszczyżem. Zasłoń się, Damianku. Mam dwa pieski. Był Reksio i Jabusia. Ale Reksio oczy, została tylko apka i ona też teraz trochę taka chorowata, ale ona bardzo dobra dziewczynka, dobra. Ten piesek jest naprawdę przekochany. Przypomina mi mojego kota, który jest w Polsce jeszcze, Pusię. Pusia ma 21 lat, nóżki pogięte, futerko już też jakieś takie poczochrane, ale po prostu energia życiowa jest. No i myślę, że w Abusi tak samo. Teraz chora, nie wiem co z nią jest. Powiedzieli, że serce chore, że nic się nie da zrobić i musi tak dożywać już. No. Ty łapy też będziesz jej strzymać? Troszkę tam. Ona i tak wychodzi ty na podwórko i zaraz ucieka do domu, bo jej ciągle zimno. Jakby moja córka była, to... To trochę tak ją traktujesz, nie? Tak, jak córkę. To moja dzieciurka gigana. Tak, bo ja jestem kochany piesek. Co za mądry piesek, kiedy Nina nazwała ją córką, od razu się popatrzyła tymi oczkami pełnymi miłości i naprawdę to jest super. Nie ma takiego pacjenta u fryzjerki grzecznego jak moja Aba. Leży, nie wyrywa się, nie stresuje się, leży jak nieżywa. Czasem to nawet może spać nawet. Bo tak powinien człowiek u fryzjera leżeć. Spokojnie, a nie tam... Nie leży, tylko siedzieć. Widać, kto nie chodzi do fryzjera, to nic nie wie. W sumie ja bym była za tym, żeby leżeć u fryzjera. Najlepiej, żeby w ogóle zasnąć, bo ja jak idę z moimi włosami, to siedzę tak 6 plus godzin, więc przechodzę wiele stanów emocjonalnych, przede wszystkim rozpacz i chęć wybiegnięcia stamtąd. Także jakaś drzemka, super. Jabusia bardzo lubi Mikołaja. Jak Mikołaj nie przychodzi, to ona wychodzi, jak było ciepło, bo teraz to już tak szybko ucieka do domu, siedzi na schodkach i czeka, i szczeka, i szczeka, i szczeka. Jak nie ma godziny, to będzie godzinę szczekać, żeby szybciej przyszedł. Jak przychodzi, to już taka zadowolona. I on ją lubi. No, lubię. Ja mam kota i gdybym kogoś poznała i ta osoba na przykład powiedziała, że nienawidzi kotów albo w ogóle, no, nie miałaby żadnej faktycznie więzi z tym, z moim zwierzęciem, no to jak dla mnie, no nic z tego nie będzie. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale w ogóle ja nie mogłabym być z osobą, która nie lubi zwierząt. Pięte, to jest długie. Ty, ale ty robić czy komentować potrafisz? Nie, ja tylko pokazuję. Dobra, jeszcze trochę, to będzie łysa. Bo muszę postopniowane być łysy. Baba, mówię dziękuję i do widzenia. Damian, dam ci tą ducha puszczę buteleczkę. Za to. Z grzeczności nie odmówię. Ja sama ją przeważnie szczygę. No dziś Damian akurat pomógł, to bardzo dobrze. No dobrze zrobił. Taki dobry uczynek.
ten piesek jest przesłodki i wygląda dokładnie tak samo jak nasz piesek w Polsce, kiedy mama go strzyże. No bo też go strzyże nożyczkami. Tak by to wyglądało przy następnym. Witam, przyniosłam wam coś tam. Nareszcie nie będziemy głodne. No, cześć. Jakby tak dobrze policzyć, to Tereska i tak jest moją rodziną z innej strony. I jeszcze na to wszystko mamy Tereskę, która odwiedza Jasię z siostrami. No i od razu się robi jakoś tak weselej i radośniej. Co więcej, zwróćcie uwagę, no tak jak mówiłam, każdy albo robi jedzenie, albo przynosi jedzenie. No a na przykład w Holandii nie uraczysz. Absolutnie nie dostaniesz żarcia. Cześć! No, jak mówiłem, że przyjedziesz, to jesteś. Dzień dobry. Dzień dobry panią, dzień dobry. A to moja, jeszcze jedna siostra. Same siostry. Jedna to i ładniejsza, witam. O cholero, cholero! W rękę każeś mnie nie całował. A cię buźkę całuję. A tylko siostry, tak? A cię buźkę całuję. Na pusto nie będziesz, Wiesiu, grał. Może taki? Jak dobrze, że już wkrótce będę w Polsce i będzie takie posiedzenie, bo no nie mogę wytrzymać, jak widzę taką typową gościnę. U mnie w rodzinie tradycja śpiewania podczas różnorakich imprez jest cały czas żywa, ale no na pewno była o wiele żywsza, kiedy jeszcze dziadziu z nami był, ponieważ jego znajomość piosenek, takich w ogóle przedwojennych, jakichś przyśpiewek, była nie do opisania. W pewnym momencie zaczęliśmy spisywać teksty, bo próbowaliśmy w ogóle szukać w internecie. Nie szło, to były jakieś z wojska, z pracy, z jakichś różnych wydarzeń, na pewno też regionalne. Mamy nagrania, mamy książki, no i próbujemy. Żeby nam dobrze się taki siła i się nie zmarnowała. Ja tam mam pomysła na deptanie, mam. Zajebiście, no po prostu aż nie wiem, jak opisać, jak ja się czuję na to patrząc. I ten akordeon. A gdzie jest akordeon, który u nas był w chacie? Boże, no przecież był. Dobrze w życiu mieć siostrę. W razie biedy, koleżanka koleżanku, może pomóc, może nie. Ale siostra, te więzy krwi, jednak to jest coś silnego. I w razie biedy to rzuca wszystko i jedzie na pomoc. Był taki moment, że odwiedziłam 4 siostry i tak sobie myślę. Ja cię jeszcze czasem jakiejś siostry nie mam, jeszcze bym odwiedziła jeszcze jedną. Faktycznie pewnie przy tej ilości rodzeństwa nieraz człowiek się zastanawia, czy ja już złożyłem wszystkim życzenia, czy już każdego faktycznie obdzwoniłem, ale mimo wszystko to jest na pewno niesamowite, że wszyscy tak bardzo trzymają się razem i no wydaje się, że szczerze lubią. Co tam, Wicia, robisz? Mamo, jest chlebek. Tak? O, jakie fajne. A ja mleczko przyniosłam. Wiesz, zrobimy serek może. Zbliża się zima. Zdecydowanie jest to końcówka już robienia serów, bo kozy się już zasuszają, tak więc mleka już prawie nie ma. A dzisiaj może jeszcze jakieś sery kozie uda mi się zrobić na tej reszce mleka. W
wcale się nie dziwię, że większość pań cieszy się tak dobrym samopoczuciem i zdrowiem, no bo one po prostu przygotowują wszystko same. Tutaj Aldona robi ser, kapusta kiszona. Myślę, że tych rzeczy jest po prostu ogrom. Wiadomo, że nie każdy, tym bardziej w tych czasach, ma dostęp do takich rzeczy, ale jak macie gdzieś tam, wiecie, usłyszycie, sąsiadka ma kurkę, zawsze można powiedzieć, ona ci zbierze jajko. Ja już chcę mleczko. A to jest zimne mleczko, wiesz? A pachnie? No trochę pachnie, jak to mleczko. Kozy generalnie są rasowe, mleko jest bardzo wysokiej jakości, więc nie ma czegoś takiego, jak ta że to śmierdzi kozą. Wicia, no widzisz, ty też byś się napił mleczka ciepłego, nie? Wiemy, co dobre. Robiłam wiele gatunków serów, ser typu gouda, bo gouda jest generalnie krowia. Parmezan bardzo fajny, taki do makaronu czy do pizzy, no różne, mozzarelle można robić brie. Ale to wymaga czasu zdecydowanie, no i nakładu pracy. Czasu mało jest. Witek rzadko ma kontakt z rówieśnikami, no ze względu na to, że gdzie mieszkamy. Kontakt ma no, na placu zabaw w Nurcu najczęściej, co jest rzadkie i o tej porze roku raczej niewykonalne. I w związku z tym planuję go zapisać do przedszkola, żeby tam raz w tygodniu uczęszczał. Co tam, Wicie, malujesz? Kwiatki maki, tak? Lubisz malować? Tak. Od września zaczyna się drugi sezon Żon Podlasia. Jestem ciekawa, czy faktycznie będzie tam Wiciu i czy zacznie swoją przygodę z przedszkolem. Jeśli tak, to naprawdę super dla niego i na pewno rozwinie też te swoje pasje. Będziesz malował tak jak mama? Później, jak będziesz starszy? Tak. Będziesz artystą, malarzem. To nie będziesz... jestem artystą, malarzem. No prawie. Dopiero zaczynasz być artystą, malarzem. Zacząłem. No to maluj dalej. Ponieważ całe życie generalnie jestem typem samotnego wilka, nie przeszkadza mi w ogóle to, że ja jestem sama i nie mam nikogo dorosłego do porozmawiania. No fajnie by było, jakby można było z kimś pogadać, ale z drugiej strony nie jest to jakimś czymś negatywnym bardzo w moim życiu. Nie przeszkadza mi to, po prostu no nie myślę nad tym. Pod tym względem jestem bardzo podobna do Aldony. Mi jakoś nie trzeba za wielu ludzi do życia, do jakiegoś, nie wiem, przychwalania mi, klepania po ramieniu. Ja sama sobie to robię i jakoś nie czuję też się przez to gorsza, ale mam wrażenie, że ludzie często nie są w stanie mi uwierzyć i wręcz wmawiają, że przecież no jak to tak można, jak tak wszystko Zosia Samosia, no można. No zobacz, Wicie, jak się skrzep kroi ładnie, co? No teraz myślę, soli dodamy jeszcze. Dodaj. Mhm. Dodam. Dlaczego wrzucasz, tatu? Bo to serek do formy idzie przecież, wiesz? Zaraz go zostawimy do odcieknięcia, wiesz? Idziemy spać, bo ja jeszcze mam tutaj sprzątanie, no to chodź. Które? No wszędzie muszę posprzątać, tutaj też muszę posprzątać. Wiciu idzie spać, a my tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Spójrzmy jeszcze na delikatną zapowiedź, co tam dalej. No i oczywiście wyrabiamy się do września, a wtedy lecimy już na bieżąco. Drugi sezon, nie mogę się serio doczekać. Ja nieraz jak kupię, to próbuję te psie jedzenie. Zebranie zwłok zwierzęcia do utylizacji nie robi na mnie żadnego wrażenia, bo to już jest ciało bez duszy. Tak jakby rzucał ubranie ktoś gdzieś do śmietnika. Do raju nie trafię, bo żyję z Mikołajem do ślubu. Także Bóg zaleca, żeby na wieś uciekać. Że się podjął pewnych rzeczy i masz to w dupie. Czyli co? Temat mamy póki temat co zakończony. Temat raczej zamknięty. Tak jest. Jezu, Jasia! Jasia kochana, ona nawet karmę kosztuje, jak kupuje nową psu. No, widzicie? Nie mogę się doczekać. Będzie Jasia z pieskiem. I będzie również pan sąsiad, ale widzę w innych okolicznościach. Także zapraszam już niedługo. Do zobaczenia. Miłego żyćka dla was. Pa!